Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Tyle pewnie słyszeliście siostrę i tak gramy dziś znowu w Elden Ring. No i tak, mniejsza z tym, co siostra mówi. Jesteśmy dzisiaj z powrotem w twierdzy Okrągłego Stołu, ale zanim tutaj pójdziemy, to w sumie warto byłoby zobaczyć w ogóle, co dostaniemy za dzwonek, bo właśnie chciałem kolejny dzwoneczek, wiecie, dać naszej starej znajomej, czy tam w sumie starej, zeschłej. A, okej, okay, czyli będziemy mogli kupować upiorne kornwalie. Kornwalie. Znamy z tym ry. To nie są kukurydze po angielsku, żeby było korn. Ale dobra, mniejsza, widzicie? Kornwalie, 1, 2, 3 możemy kupować. Upiorne? Nie wiem, co to oznacza, czy upiorne były do zwykłych, czy do specjalnych, zaraz się zobaczy. Osławione prochy do plus 3. Dobra, wiecie, co to oznacza? Oj, jestem pewien, że wiecie. Poza tym, że oznacza to mniej więcej tyle, że kolejny właśnie materiał mamy w nieskończonej ilości, to oznacza to też mniej więcej tyle, co iż gdyż, ponieważ już się plączę. Możemy ulepszyć wszystkie te takie specjalne duchy, te droższe, których nie mogę używać, bo mam za mało many, do poziomu plus 3, bo co ja bym się tym przejmować, jak dosłownie mamy nieskończoność tych teraz kwiatuszków. O. Okej, problem z runami. Tam w sumie byłby problem z runami, ale ja powiem nope. Złoty run 12, jak gdyby nigdy nic na bogato. I tak, gdybym wcześniej o tym pomyślał, to pewnie bym to wszystko ogarnął inaczej i... Znowu zabrakło? No nie wierzę. No nie wierzę. Ale tak, nie pamiętam, ile tam było trzeba, więc weźmy tak szóstkę, może wystarczy. Szóstka zdecydowanie wystarczy. I tak, jak mówiłem, te prochy teraz na plus 3. Plus 4 bym mógł, ale nie mamy nieskończoności, więc wolę nie. I ile mamy swoją drogą many z tym wszystkim? 112 punktów. Ciekawe. Wiecie, co to oznacza? Mogę w końcu przetestować swojego głupiego ducha. Tego rycerza, którego mam od początku, nie wiem skąd, a ciągle nie mogłem. Ale dobra, mniejsza. Czeluść studni to nie. Nokron Wieczny, miasto. Wracamy do zwiedzingu, wspaniałego exploringu i miałem nadzieję nie umierania. Bo jak wiecie, nienawidzę umierać w Elden Ringu, w szczególności jeśli robię to strasznie dla miście. Ale tak, zapalamy lampkę, żeby było wam jasno na wypadek ciemniejszych miejsc. I ostatnio skończyliśmy właśnie w takim ładnym miejscu. Ładnym jak na standardy Elden Ringa, bo wiecie, Elden Ring nadal jest grą, w której rozpacz i zniszczenie widnieje na całym świecie, a tutaj jest dosyć ładnie, no, pomijając co niegdzie chodzące trupki. Ale tak, tego akurat się, no, nie da uniknąć. Nie dzwonimy w tarczę. A, dzwonienie w tarczę zwabia pozostałe trupki, super. Teraz zamiast jednego trupka mam 50 trupków na głowie. Ale dobra, moja kosa jest gotowa na takie sytuacje, więc nie przejmujmy się tym. No, drogą zdobyliśmy jeszcze jakąś strzałę duchowego płomienia. Nie wiem, na co mi ona, ale tak. Może kiedyś będzie potrzebna. Jeśli jakimś cudem będę chciał się bawić włócznika. Co, no, raczej nie wyjdzie, jako że no. W głównej mierze używam kuszy, jak już muszę używać broni dystansowej. Jakiejś takiej konwencjonalnej. Jak nie muszę, to najczęściej na dystans walczę przy użyciu mojej tępej dzidy. Bądź błyskawicy. Ten tępej dzidy. Błyskawicy, co jest głupie. Bo moja tępa dzida to dzida błyskawic. A, chciałem powiedzieć kulki ognia, albo błyskawicy. Tak, teraz lepiej. No więc, tak. Upatrzcie, woda. Ciekawe, czy jest na tyle głęboko, że zginę? Czy nie jest na tyle głęboko? Ja bym obstawił, że jest, więc wiecie, nie chcę sprawdzać, ale może wyjątkowo nie jest. Ewentualnie pod koniec epizoda, jeśli nie poumieram zbyt dużo razy, to się skoczy i zobaczy. Chociaż sądząc po tym, jak właśnie jest, jak to są te... Strasznie się plączę. Ale tak, jak są umiejscowione przedmiociki, to powiedziałbym, że na 99,9%. Zwiastuje to śmierć. A przy okazji, gdzie są moje runy jakieś... A, nieistotne i... A, dobra, tutaj jest ten kupiec, co to o nim wiem. To miejsce wygląda jak jakaś pseudo-arena minibossa. Na szczęście niczego tu nie ma, więc tak, można trochę powalczyć z trupkami. Jeden w ogóle wygląda jak nosił garnek na głowie i co tu mamy? Kolejną muzę larwy. A, dobra.
Korb, ale łza larwy to oznacza, że znowu mam kolejną okazję do restowania postaci. A i tu gdzieś jeszcze coś, jakieś materiały. Ale oczywiście ich nie pozyskam, bo co chwilę jakiś trupek przyłazi. Złota stonoga. Nawet nie wiem, gdzie ta stonoga nie miała być, ale tak. Była, rzekomo. No i dobrze, skupmy się na rzeczy. Full focus. Teraz, kiedy tu jesteśmy. I co tu chciałem. Aha, tak, o restowaniu. Już pełno tego? Ja nadal nie wiem, gdzie się restować. Chociaż nie wiem, to może trochę za dużo powiedzenia. Nie pamiętam. Jest lepszym sformułowaniem. Bo jestem pewien, że już to wiedziałem, że gdzieś to było albo powiedziane, albo sam się dowiedziałem, albo gdzieś coś mi zasugerowało, gdzie to mogło być. Ale tak, jako że jestem jełop umysłowy, lama i mam pamięć złotej rybki do takich ważnych spraw, to no. Co z tego, że mogła gra mi to wytykać już powiedzmy nawet dziesięciokrotnie, pewnie i tak to zapomnę. Więc no. Jeśli ktoś pamięta... Cichaj, siostra. Więc no, jeśli ktoś pamięta, czy to było mówione przeze mnie, albo wspominane, albo w grze gdzieś to było pokazywane, to wspomnijcie. Natomiast jeśli nie było, to niech to pozostanie tajemnicą, może kiedyś to odkryję. Ale tak, nie wiem czemu wydaje mi się, że to już było poruszane. Pewnie nie było, znaczycie. Znowu plączę jakieś gry, fakty, światy i w ogóle wszystko, co wiem, a co nie wiem. Mogło mi się też mylić z Dark Soulsami 3. Pamiętam, że tam resety jako tako były w sumie 100% tajemnicą do momentu, kiedy się nie znalazło miejsca na resety, więc... Możliwe, że mylę to, co tutaj teraz myślę, z tym, co było właśnie w Dark Soulsach 3, ale... Tak. Mniejsza oto i ponury kamień kowalski. Miło, tylko szkoda, że 4. Ja tu potrzebuję tylko i wyłącznie jednej 7. Jak dostanę 7, to już będę zadowolony, bo moja kosa będzie na plus 9. To zwiastuje bardzo mocne ulepszenie. I prawdopodobnie mógłbym nas przeprowadzić przez resztę gry bezproblemowo. Chociaż nie ukrywam, fajnie by było zdobyć achievementa z zwanego też osiągnięciem za zdobycie broni maksymalne ulepszenie. Które po raz kolejny przypominam, nie wiem jakie jest. Co najmniej musi być 10, skoro mam, wiecie, 9, która... Jak to się nazywa, no... 9, która nie zwiastuje niczego jakąś specjalną nazwą. Jak mówiłem, to akurat jest informacja, której się dowiedziałem już od kogoś. Że właśnie ostateczne kamienie ulepszające na maksa mają jakąś inną nazwę. Więc no, co najmniej 10, przynajmniej w przypadku tej broni na ponure kamienie. Bo na normalne kamienie co najmniej ulepszenie jest do... zaraz powiem wam ile? Co najmniej plus 21. Teraz sobie plus 22. Ale jako, że From Software nie lubi takich liczb, to obstawiam, że to będzie co najmniej 25. A w przypadku właśnie broni tej specjalnej, to co najmniej 10. Tylko zauważyłem, że po prostu, wiecie, From Software lubią dziesiątki, piątki i tak dalej. Ale tak, mniejsza. A to teraz nie zginimy od tych czarnych glutów, złych, niedobrych. Okej, okay, pokonane. Jakieś materiały są, fajnie. Przy okazji strasznie dużo tych łez larwy, które, jak już tak jestem pewien, służą właśnie do resetu. Jak mówiłem, potrzebny renali do odrodzenia. Okej. Okej. Dobrze, że to sobie zobaczyłem. Renali potrzebne jest to do odrodzenia. A gdzie ona jest, to już wiemy. A przynajmniej wydaje mi się, że wiemy, bo chyba to było mówione? A może nie było? Może mylę znowu fakty? Nie, na pewno wiem, gdzie jest Rani. Ale Renala? Ona chyba była przynajmniej wspominana coś z tą akademią całą? Może? O ile nie mylę znowu pojęć, faktów, wszystkiego, co da się pomylić. Ale okej, to teraz bez znaczenia. Co jest istotne, to to, że idziemy potencjalnie na śmierć obok nowego bossa, którego jeszcze nie znamy. Więc zlitujcie się nade mną o bugowie tej gry. Królowo Mariko, trzymaj mnie w swojej opiece, czy co tam innego mogę powiedzieć. I po prostu błagam, nie doprowadźcie mnie do śmierci. A, okej, to jest tylko glutek.
akurat to nie jest glutek. Łza naśladowcy, czy ja... Czy ja właśnie walczę sam ze sobą? Okej. Okay. Walczę z... Ze sobą, ale takim... Z takim sobą, który nie do końca wie, jak wykorzystywać swoją broń w pełni. Znaczy, brawo. O, brawo, Mimiku, nauczyłeś się korzystać w dobry sposób z... Z tego. Z kosy. Okej, okay. Włóczyń błyskawic też umiesz rzucić. Dobrze. Dobrze. Widać, że to coś nie jest głupie. Nawet pije butelkę. Okej. Okay. Oznacza to tylko tyle, że musimy użyć mocy mojej kosy, która blokuje picie butelek, żeby ułatwić sobie walkę. Tak, zdecydowanie najlepsze, co można zrobić. I czyżby to była walka, którą wygramy bezproblemowo dzięki jednemu mądremu ruchowi? Oczywiście. Zwycięstwo jest nasze. Kolejna łza larwy. Co ciekawe, mamy achievement. Co jest zaskakująco mało, które chcą się dostać. Chcę sobie dostać, dodać i maska srebrnej łzy. Brzydkie to. Nawet bardzo brzydkie. Ale z tego co widzę, mocno zwiększa mistycyzm. A, dopiero teraz zauważyłem, że w sumie mamy maskę zrobioną ze skarabeusza. Nie, dopiero teraz to zauważyłem. Siostra, to właśnie, ja szukałam na twarzy. Nie, wiecie co. To... Tak samo mogę mieć też głowę wilkopodobnego stwora. Nie, ale wiecie co? Dziwne, że nie zauważyłem tego wcześniej, ale tak. Jak to w ogóle wygląda? A. Okej. Okay. Gdybym potrzebował mistycyzmu, to przynajmniej wiem, co mogę ubrać. Ale nie, wracamy do mojego ulubionego czerwonego kapturka. I tak, co w sumie mogę więcej powiedzieć, no. Zepsute. Zepsute, no. To już któreś... To miejsce łaski, czy ognisko z kolei, które jest zepsute. No, zobacz, siostra, gdzie mi postać siedzi, a gdzie jest ognisko. No, tak, norma. Do tej pory to nie było normą. Na przykład ile dusz? Wow, okej. Okay. Z tego muszę wam to powiedzieć szczerze. Tutaj teraz, tak, przynajmniej wobec. Dziwne co to. Ale strasznie mało tutaj dostajemy run. Czemu dusz, czy jak zwał, tak zwał. Zaczyna mi się wydawać, że ta lokacja była przeznaczona na dużo wcześniejszy etap. Może tutaj dało się wejść wcześniej niż ja tutaj przylazłem, tylko wiecie, jakimś sekretnym wejściem. Tak jak w sumie znaleźliśmy ostatnio tam przy tych, jak to się nazywało, dzwonnicach. Kamień ponury, piątka. No, brawo gro, coraz bliżej, ale potrzebuję siódemki, a nie piątki. Ale dalej w tą stronę, coraz wyższe wartości, to niedługo będzie fajnie. Nawracając. I wiecie, no, zastanawiam się, czy to naprawdę lokacja była na wcześniej, a teraz na przykład tylko inne wejście znaleźliśmy? Czy może to przejście też tu było zawsze, tylko byłem takim jełopem, który go nie zauważył? Czy co? Nie ukrywam, to ta walka wydawała się taka... prosta, jak już powtarzam. No i co najważniejsze też... jak to się nazywa? To, co pokazałem tutaj, to... nawet dużo run za nim nie było. Więc tak... na pewno mam miesiąc co do tego wszystkiego. I żeby nie było, to nie jest takie moje narzekanie, czy skarga. Tylko po prostu... No, tak, dobrze się startowałaś, dziwię się. Chociaż lepszym określeniem byłoby, nie wiem co myśleć o tym wszystkim. Tak, to też może być ale mniejsze. O, tak, kolejne jakieś strzały fajne, kolejne miejsce do przechodzenia i... Kolejne mosty, które mi się źle kojarzą przez Dark Soulsy, z tym, że często... Na takich mostach są jakieś pułapki, smoki, czy inne dziadostwo, które chcą nas zamordować. Oczywiście, co z tego, że właśnie wiem o takich rzeczach. I tak idziemy właśnie przez ten most, bo chcę zobaczyć, co jest na końcu. Poza spadkiem potencjalnie na śmierć. Nic. Całkowite, zupełne nic. Dokładnie, tak jak siostra mówi, zero, nul. Czy też...
jak to było po rusku, bo w sumie chyba, nie pamiętam, ale pamiętam, że chyba jak grałem w tego w głupiego Gutuka 2 Retruninga 2.0, to chyba Beji po rusku mówił nic, czym niczego nie ma, czy coś takiego, ale nie pamiętam, jak to brzmiało. Mniejsza. Młody motyl, kolejny jakiś materiał craftingowy, którego pewnie nigdy w swoim życiu nie użyję i... Wrogowie, których znam. Już od dłuższego czasu, teraz w fizycznej formy oczywiście. Ale już ich gdzieś widzieliśmy. Nie wydaje się to być dużo trudniejsze, nic. No i kolejny duch, który pewnie będzie coś mówił, ale najpierw powie... Uwaga, uwaga, to będzie po prostu wizja przyszłości. Pierwsze co powie, to będą trzy kropki. Skąd ja to wiedziałem? To wcale nie tak, że wszystkie duchy to mówią. Panie krwi, wasza eminencjo. Błagam, daj mi miejsce przy stole dynastii. Niech żyje dynastia Mogwynów, czy Mogwynów chyba. Nie rozumiem, o co ci chodzi, ale okej. Okej. Cichaj, siostra, nikt się tutaj teraz nie interesuje graniem w Ruta. Teraz tutaj ważny jest Elden Ring. Ale taki ci pan krwi. Skoro mówimy tu jakimś panie krwi, a jesteśmy w takim miejscu. Uwaga, uwaga, to będzie kolejny po prostu. Kolejna próba na czytanie przyszłości. Cały pan krwi będzie następnym bossem tej lokacji. Ja jestem tego pewien. To będzie następny boss tej lokacji. Albo ten duch po prostu mówił o jakimś NPC. Jedno z tych dwóch, chociaż jakiś taki Lord Krwi czy coś, to bardziej sugeruje... Bardziej sugeruje właśnie bossek, siostra też to wspomniała. Ale zobaczymy i co tu mamy. Rozpal ogień! Okej. Czyli ponownie będziemy musieli rozpalać posągi, żeby bossa otworzyć. Jak to już było też w rzece tej całej na... Nie pamiętam nigdy jej nazwy. Ale dobra. Nawet w miejscu podobnym. Ha. Dobra, to w takim razie mam jeszcze jedną teorię. Może tym następnym bossem jednak nie będzie to coś, tylko będzie Lane 2.0, bo jak zauważyliśmy, to w różnych miejscach można spotkać różnych bossów. Często jest tak, że jest jakiś boss, a potem w innym miejscu jest ten sam boss, tylko że tak jakby z imieniem. Kiedy ten pierwszy nie miał imienia. I ostatnio mieliśmy jakiegoś takiego jakiś podawny przodek czy coś takiego. To teraz... Wiecie, teraz może będzie tak samo, tylko że z imieniem. I będzie miał dodatkowych kilka ruchów. No jeśli tak, to w sumie to tłumaczy, czemu nie dostałem achievementa za lejenia. Bo jest drugi lejeń, którego trzeba pokonać dla achievementa. Tak samo teraz rozumiałbym, czemu bym mógł nie dostać za tego, wiecie... Tego... magmowego żmija, czy jak to się nazywał ten przeciwnik, tego wiecie... Tunel w Kelit. Achievementa. A czemu go dostałem za pokonanie tego... No, imiennego żmija tamtam na przejściu do Płaskowyżu. Do tego też są drogą obiecałem, że kiedyś wrócimy, ale już nie wróciliśmy, bo tam jest za trudno. Nie, no kiedyś na pewno tam trzeba być pójść, w szczególności, że dużo rzeczy mi tam kieruje. No ale najpierw jak mam tu jakieś inne rzeczy do zwiedzania, sprawdzania, to zacznijmy od prostszych spraw, przyjemniejszych i ewentualnie takich, które łączą się w jakiś sposób z zadaniami pobocznymi, które dostajemy. Z fabułą nie możesz lecieć, nie mogę. I siostra. A, tak, ale ogólnie siostra mówiła, że to jest oczywiste, że będę szedł za wątkami pobocznymi, że nie mogę iść z fabułą, bo bym nie był sobą. Od razu tutaj odrzucę te zarzuty, potrafię iść z fabułą, jeśli trzeba. Ale na razie nie czuję potrzeby i czuję, że moja postać jest za słaba na to, żeby robić wszystko fabularnie. Nie! Oh. Miało być dzisiaj bez śmierci, gro. Miało być bez śmierci. No co, szczęście niedaleko widzisz już posąg, więc tak, no, nie będzie aż tak źle. I zajęło mi to tylko, czy aż 19 minut, żeby zginąć. Nie wiem, czy jest to dobry, czy kiepski wynik. Ale okej. Okej. Idziemy jeszcze raz, tylko zanim pójdziemy dalej, to... Nagromadziłem runiczne łuki, więc chciałem znowu powiedzieć runiczne ruki, jak to ostatnio się zdarzyło, ale na szczęście tym razem tego nie powiedziałem. W sensie, ale tak, to możemy znowu się bawić z runą Godricka, czy jakoś tak? Nadal nie pamiętam, chyba Godrick to był? Tak. Niestety, runa Radana nadal jest poza zasięgiem, bo nie chcę po prostu, wiecie, aktywować czyli do tej wieży po tym, jak ostatnio chamsko gra umieścił przeciwnika, który ma ataki spychające.
Działający w taki sposób, że nawet nie mam czasu się zareagować po jego ataku, który po prostu cztery zrobię takie natychmiastowo po to, żeby zrzucić gracza w przepaść. Po prostu po tym wszystkim nie chcę wracać. W ogóle znowu jakaś piękna pieśń. Piękna czy ładna? Nie, naprawdę ładna. A to oznacza, że gdzieś tu są przeciwnicy typu harpia. Albo to dziwne coś, co tak tutaj jest trzymane w rękach i świecia. Też może śpiewać. Teraz zobaczymy. Tak, to może być jakaś ich kapłanka czy coś. Tak, to jest ich kapłanka, czy coś tego typu. Dobra, to teraz full focus. Próbujemy nie umierać. Możesz, siostra. Przy okazji zarzućmy od razu zaklęcie regeneracyjne, póki jeszcze żyjemy. Pożyję. Bo tym razem używam mózgu i... Tak, już zarzuciłem swój pierwszy atak specjalny, inne takie. Niech kapłanka. Nie plujesz we mnie niebieskim ogniem. Nie plujesz niebieskim ogniem. No tak, jeszcze dostałem po prostu z plaskacza. Twarz. Okej, ta kapłanka jest groźniejsza od tych wszystkich. Więc masz z błyskawicy. Po prostu idź błyskawico. Idź błyskawicą i będzie spokój. Dobra, teraz łykamy jedną butelkę, żeby na pewno przeżyć. A reszta życia jakoś sama dojdzie do siebie. Co, siostra? A nie, tutaj są butelki łez. Szkarłatnych i modrych. Szkarłatnych, czyli mana, a tak. Pseudo mana, bo tutaj to się nazywa skupieniem, ale tak. Działa dosłownie jak mana, więc no. Dobra. To teraz tak. Kolejna śpiewaczka. No niech ci będzie. Kolejny ten taki specjalny pomnik, który mamy po to, żeby otworzyć przejście potencjalnie do Jelenia 2.0. Bo dosłownie w innej lokacji taka sama zagadka była i zadanie, żeby otworzyć wejście do bossa, który nazywał się Strażnik Przodków, czy tam Prawny Przodek, czy jakoś tak, nie pamiętam. I to był dosłownie jeleń. Nie, siostra. Nie, podejrzewam, że to będzie znowu jeleń, po prostu, bo zauważam, że często jest taka sytuacja. I... niedobrze. Bardzo nawet niedobrze. Bo widzę tutaj chrabąszcza złego, niedobrego, który chowa jakiś przedmiot obok pomarańczowego gigapiesa. To są najgorsi wrogowie, jakie istnieją. Jeszcze ludzi z Dark Soulsów, siostra? O czym ty mówisz? Nie wiem, o co ci chodzi teraz. To nie są wrogowie. Kresztowe jaszczurki to są po prostu jaszczurki, które mają w sobie tytanie w Dark Soulsach. A ten pies mega rudy to jest przeciwnik. Bardzo irytujący, bo szybki, agresywny. I w ogóle, ale dobra. Okazuje się, że jednak ten chrabąszcz jak zwykle był pod puchą. Super. Więc tak, teraz co? W sumie co teraz? Poza tym, że słyszę więcej chrabąszczy, co jest niebezpieczne, to może powinniśmy jechać po prostu i szukać spokoju tego piesowilko cosia. No i potencjalnie znaleźć tego chrabąszcza, którym ty dzwoni w uszach. Ale co? Póki co będę się kłócił z moją osobistą, prywatną naturą i spróbuję to wołanie chrabąszcza zignorować. Czy te chrabąszcze często zwiastują śmierć. W moim przypadku, jeśli szukam ich za bardzo. Więc no. Właśnie, gdzie ostatnio? Aha, tam umarłem, dobra. No, tak. Spokojnie, gwiazdny kluczu, jesteśmy na jakimś labiryncie? Nie, dobra, widzę co. I siostra, proszę, co my tam widzimy? Truchło lejenia. Czyli... Widzicie? Miałem dobry przebłysk intuicji, jednak. Nakrapiany naszyjnik plus jeden. Jestem z ciebie dumny. Będziemy walczyć z naszym starym znajomym lejeniem, jeśli to przyjdziemy. Jej! Nie, ale tak... Teraz bez śmieszków czy coś... Szczerze dobrze. Walka z jeleniem, chociaż lamiłem na niej bardzo, bo wiecie, to był jeszcze początek mojej przygody z tą postacią. Była wielce satysfakcjonująca. To akurat mogę szczerze przyznać. Po prostu to była tak fajna walka, że nawet nie będę zły, zdziwiony, smutny czy coś,
Właśnie z tego powodu, że będą ponownie rzucać w nas potencjalnie jeleniem. Po prostu... 100% będąc szczerym z wami, jeleń na to zasłużył. Ziemię Świętego Rogu, bardzo możliwe, że to będzie to samo. No ale wracając, zasłużył na to jak najbardziej. Po prostu to jest super boss. A jeszcze dodać mu więcej jakichś trików, więcej ruchów, to będzie jeszcze ciekawsza walka. A może nie aż tak, co Melina siostra, jak to określasz, ale walka z jeleniem naprawdę była satysfakcjonująca. To nie był taki, powiedzmy, przykładowo Margit, który bardziej irytował. Nie, u jeleni to po prostu była satysfakcja z tego, że udaje się przejść każde kolejne wyzwanie, każdy kolejny ruch przewidzieć. Nie był trudnym bossem. Tylko ja po prostu byłem na tyle głupi, że nie potrafiłem przewidzieć jego ruchów czasami. A w innych momentach po prostu na Hama miałem strategię bij, zabij, zamiast robić coś mądrzejszego. Więc no. Osobiście, jak mówię, z chęcią bym zawalczył jeszcze raz z jeleniem. Ale tak, w taki sposób, żeby... No najlepiej to była walka tym razem wyrównana, a nie tak jak ostatnio. W sumie to on był na przewadze. Dlatego, że przylazłem tutaj niedolewelowany i jeszcze ze słabym ekwipunkiem. Dobra, ale mniejsza. Teraz skupmy się na przeszukiwaniu tego miejsca. Póki jeszcze mamy czas antenowy, jak zwykle to nazywać. I tak, nie przejmujemy się tym wszystkim. Ja już pewnie przez to zginę. Ale tak, nie przejmujmy się nimi. Po prostu, gdzie się da, to unikajmy. Na koniu nawet. Po prostu rozpalmy wszystkie te pochodnie, żeby jak najszybciej spotkać się z lejeniem. Celowo mówię lejeniem, siostra. Dobra, tu mamy szczurki. Mam chrabąszcza, widzę chrabąszcza tego głupiego, który mi tutaj dzwonił w uszach. I tym razem daję popiół wojny, zaklęty strzał. Super sprawa, ale... I to uważne, ale niestety nie skorzystamy, bo jak się dowiedziałem, te wszystkie super strzały nie działają na kurze. A ja nie mam żadnego dobrego łuku. A tym bardziej statystyk na używanie dobrego łuku. Chociaż też... Patrząc prawdzie w oczy, to nawet nie potrzebuję żadnego łuku. Mam moją magię, mam sobie cuda, czy inkantację, nie wiem jak to nazywać nadal. Z jednej strony, a z drugiej... To mam kosę. To już tak ulepszoną kosę, że w sumie też, no... A nie ma co się przejmować tym wielce. Ale dobra. Dobra, skupmy się, jak mówiłem, na rzeczy. Chodźmy szukać, zwiedzać, eksplorować. I teraz w sumie nachodzi mnie jedno pytanie. To są takie tekstury, które mnie zabiją, jak tam spadnę, czy to są takie tekstury, po których mogę łazić? Sprawdzimy to później. Jeśli nie znajdę tutaj, wiecie, tych ostatnich rozpaladeł, to wtedy to zobaczymy. W ogóle rozpaladeł, też określenie. Powinienem powiedzieć jakichś tych skałek, pochodni, znaków, punktów orientacyjnych. Cokolwiek, ale rozpaladeł. Takie dziwne, że to tylko ja umiem wymyślić. Dobra. Nie przejmujmy się tym jednak. Udało się kolejny punkt znaleźć. Który to był... O, tutaj. Okej. Okay. Czyli najwidoczniej nie są one jakoś tak chronologicznie rozrzucane, tylko tak losowo. Okej. Okay. Ognieodporna, suszona wątroba. Nie wiem, po co mi suszona wątroba, w szczególności taka ognioodporna. No ale daję, to bierę. A tylko tutaj coś wątroby się zjada. No okej, okay, ja rozumiem, siostra, że ty planujesz, żebym założył na twarz sobie tą wątrobę, no ale ja nie skorzystam. Dobra, co tu mamy? Okej, okay, wodę bez dna, czyli śmierć, jeśli tam stanę. I to, czego najbardziej nie chciałem zobaczyć. Ostatni punkt rozpalania, który jest obok pomarańczowego wilko-liso-stwora. To jest wróg, którego, mówiąc wam szczerze, po prostu nie cierpię. Muszę pamiętać, jak się męczyłem z tym czymś. Więc najprawdopodobniej to będzie takie... Poświęcam swoje runy i wszystko, co mam,
za szansę na rozpalenie tego punktu. Myślę, że to zrobię. Szczerze mówiąc, zrobię to. Ja po prostu chcę mieć możliwość spotkać się z lejeniem 2-0. Albo z czymkolwiek tutaj to będzie, bo może wiecie, to będzie... Może ten cały władca krwi to właśnie będzie ten lejeń. Nie wykluczam, że taka też jest możliwość. Ale tak. Udało się rozpalić, udało się przeżyć. Nie jestem bez butelek, co zwiastuje mój szybki koniec. No ale tak, przynajmniej to wszystko nadrobiłem. Więc idziemy. Idziemy. W rogatych szczątkach gromadzi się moc. A to oznacza, że znowu wskakujemy do wymiaru lejenia, jelenia, czy jak nasi go tam nazwać. Dotknij rogatych szczątków. Proszę cię, gro, zaprowadź mnie. Oj, tak, są wolne mikrofon. Ale tak, jesteśmy tu. Jesteśmy tu. Jaskinia lejenia. Z posągiem, który będzie nas ożywiał tutaj, więc tak, jak zginiemy, to następne podejście już będzie na równych regułach z pełnymi butelkami. Więc tak, nie ma co płakać, co się przejmować. Idziemy po prostu. Duch królewskiego przodka. Wzywamy meduzę, nawet nie wiem po co, ale tak, wzywamy i... Tak, stary, dobry lejeń. Nawet ma takie same triki, jak na razie. Okej, ma nowy trik. Teraz umie się teleportować na odległość, machając przy tym swoim porożem. I wrzeszcząc. Mhm. Dobra. Teraz... Okej. Tak, tym razem walka będzie... Ja bym powiedział wyrównana, ale niestety wygląda na to, że będzie na podobnych z regułach co ostatnio. Czyli wiecie, to lejeń tutaj rządzi, a ja próbuję się dostosować. Chociaż no, jak mówię, różnica jest taka, że teraz już wiem więcej o walce z tym lejeniem i nie dam się tak łatwo kopnąć z zada znowu. Ani z rogów nie dostanę tak łatwo. Więc tak, możliwe, że tym razem lejeń okaże się zbyt małym czynnikiem, by mnie pokonać. Ale ta muzyka, równie wspaniała jak za pierwszym razem. A przy okazji, jak tam na błyskawicy reagujesz, lejeniu? Możesz mi proszę powiedzieć? O nie, 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 nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Co? Co ten lejeń narobił, że on się tak wyleczył? Przepraszam bardzo, ale czemu ten lejeń się tak nagle wyleczył za prawie cały HP? Rozumiem. To duchy zwierząt. No to o to chodzi, te duchy zwierząt tak jakby go leczą. Dobra. 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 Jeśli tak ma to wyglądać, to okej. Nie powiem, żeby mi się to podobało, ale uhonoruję twoją decyzję, jeleniu. Chcesz walczyć w taki sposób, to proszę, poczęstuj się czarnym płomieniem przy okazji. Nie chciałem tego robić. Chciałem honorować naszą walkę jak najbardziej uczciwie w tych warunkach, ale skoro ty się leczysz, to ja cię będę częstował czarnym płomieniem, który bije procentowo. Szkoda tylko, że jesteś jak sam jak większość wrogów. Idealnie przygotowany do unikania go w 100%. Co to za jakieś... Okej. Spodziewałem się szczerze, że tutaj zginiemy. Nie miałem butelek gotowych ani niczego, ale... Tak. Jestem zadowolony z tego, powiem wam szczerze, nawet jeśli zginęłem. Stary, dobry lejeń. Stary, dobry boss. W trudniejszej wersji. Wiem, że może to nie być najlepsza decyzja z stron twórców. Niektórzy mogą powiedzieć lenistwo. Ale jak na mój głos zasłużył sobie na to. Zasłużył na to prosto ten boss. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, zobaczmy, czy ulepszenie tego ducha do plus 3 może jakiegoś nie będzie dobrym pomysłem. Ten kosztuje stówkę, więc może być jakiś potężny. I tak, jest spore ryzyko, ale no, co wiecie, zobaczy też inne duchy niż tylko ciągle
Majtuza i Majtuza. Więc teraz mamy jakiegoś rycerza. Halabardo. Oczywiście. Jak zwykle timing na uniki. Sknociłem totalnie. Teraz gdzie jest lejeń? Tu jesteś lejeń, okej. Dobra, nie ma co się interesować nim. On teraz szybko zniknie. Więc trzeba szarżować w jego stronę. Czym prędzej. I skoro pluje niebieskim ogniem, to można go trochę pobić. Okej, wniosek, ten rycerz jest bezużyteczny, przynajmniej przeciwko lejeniowi. Chodzi i otrzymuje obrażenia. Dosłownie nic więcej nie robi. Toż meduza nawet coś lejeniowi samemu zrobiła. Ale no wiecie, może też być trochę stronniczo. W końcu meduza jest moim ulubionym duchem póki co. I nie ukrywam tego, że po prostu do tej pory z meduzą się najlepiej współpracowało ze wszystkich duchów. Okej. 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 Nadal nie rozumiem, o co chodzi z tym, że się tak nagle leczy. Ale tak, może to jest po prostu, wiecie, taki motyw na przedłużenie bitwy. Jednorazowy. Jeśli tak, to jest okej. Jeśli będzie to robił częściej, to niestety będę musiał skrytykować to. Jako, że tak osobiście nie widzę sposobu na to, wiecie, żeby przeciwdziałać jego leczeniu. Tak, nie ma jasno powiedziane, jak przeciwdziałać. A domyślić się też jest ciężko. No to kiepsko będzie po prostu z rezultatem końcowym sobie poradzić. No i śmierć. Jej. Druga na lejeniu, trzecia w odcinku. Wiecie, ja jak mówiłem, ja nie jestem dobrym graczem, ani nic z tego typu. Ale dzisiaj musimy pokonać tego lejenia po prostu. Musimy, po prostu to jest taki cel personalny. Gorzej tylko, że no, za chwilę będę musiał to robić ze słabszymi czarami. Chociaż dobra, czarów w sumie pewnie nie używam, więc to bez różnicy. No, ale tak, ze słabszymi w teorii czarami. I no, co jeszcze takiego mogę powiedzieć? W sumie nic. Poza tym, że właśnie z tymi słabszymi pseudoczarami, których i tak nie używam w tym starciu, bo jakoś tak niczej potrzeby. Mamy 26 tysięcy run leżą gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale ja się tym nie przejmuję. Bo ja tutaj walczę z lejeniem. Nie jestem tu po runy. Ja chcę tu po prostu pokonać lejenia. Dobra. Tym razem muszę przyznać, miałem fatalny początek. Okej. Ale skoro on znika, to może jestem w stanie podnieść swoje runy? No, jest daleko, więc tak. Chyba podniesiemy runy tym razem chociaż. Więc fajnie. Gorzej tylko, że tak. Co z tego, że podniosę runy, jak zaraz zginę przez moje jakieś głupie ruchy? Czy niewyliczenie, kiedy właśnie uniknąć, żeby nie dostać kopniaka? Okej, ale tak, teraz na spokojnie. Mówiłem na spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Ej, on po prostu krzyczy i od razu dostaje to życie. Ciężko będzie. Ciężko będzie się tego robić częściej. A z tego co rozumiem, to po prostu on dosłownie tutaj z tych duchowych zwierząt będzie wysysał energię i się leczył ile chce. Jeśli tak, to tutaj trzeba, nie wiem, zrobić coś, żeby zablokować mu leczenie? Potencjalnie?
No ale wątpię, wiecie, żeby taki zwykła blokada leczenia z mojej kosy miała zadziałać. Więc nie, tutaj trzeba czegoś więcej. Wow, to było piękne. Zaatakowałem go kosą i nie trafiłem ani jednym z ataków. No. Dobra, raz, dwa, trzy. I mamy to. Mamy to. Lane 2-0 pokonany. Achievement za ducha krewskiego przodka. Padł, co ciekawe. I mamy wizerunek królewskiego przodka. Oznacza, że to był jakiś potężniejszy boss, skoro tak będzie można coś z niego stworzyć. Ale tak, wizerunek ducha królewskiego przodka, wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców. Można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Duchy przodków to zjawisko istniejące poza zasięgiem złotego drzewa. Życie kiełkuje ze śmierci, tak samo jak z narodzin. Tak to już jest z żyjącymi. Okej. Wracamy. Nie wiem dokąd, nie wiem gdzie, po co, ale wracamy. Czyli... to był poboczny bossu. Teraz można po prostu wrócić i nic więcej nie ma. A. To co, ja gdzieś jakoś źle polazłem, czy co? Powiem szczerze, czuję się teraz taki trochę zagubiony w tym, co dalej. Wydawało mi się, wiecie, że tutaj lazłem na potrzeby, jak to się nazywa, wątku tej Rani? Czy jak, tak się chyba ta wiedźma nazywała. Dobra, ja ślepy byłem. Cały czas było jakieś sekretne przejście. Okej. Ale tak, walka z lejeniem i tak satysfakcjonująca. Jak mówiłem, prawdopodobnie będzie zwiastowała koniec naszego odcinka przy okazji. Czemu nie wiem, czy mówiłem. Wydawało mi się, że tak, ale może nie. Głównie dlatego, że no, mamy już 49,5 minuty na liczniku. A to oznacza mniej więcej tylko tyle, że no. Przydało się powoli, wiecie, kończyć, żeby odcinek nie wyszedł znowu ponad godzinny. I tak. Nie wiem, czemu ten przeciwnik tam wygląda strasznie podobnie do tego czegoś, co mnie ubijało wcześniej. A jak tam... jak to się nazywa? Wiedziałem... no, na tym innym fragmencie. I tak, jeszcze przy okazji pula przyzwania. Nie zwiastuje to niczego dobrego. Ale cóż... tak. Dalszą część tego wszystkiego, jak mówiłem przed chwilą, zwiedzimy już w kolejnym epizodzie. A dziś jeszcze tak, żeby podsumować całkowicie to wszystko, co się działo. Wracamy do stoła, jej! Zobaczymy, co po prostu można z lejenia wycraftingować. I będzie super, jak już to zrobimy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż znając życie, to pewnie nawet nie będzie tu niczego, co bym będę chciał stworzyć. Wróciłem, o co chodzi, i... uskrzydlony wielki cierń. To jest wielki topór, który wymaga 30 siły, 20 zręczności. I ma zdolność dusiciel dusz, albo róg ducha przodków? Przedmiot wykonany z rogu ducha królewskiego przodka. Odnawia punkty skupienia po pokonaniu wroga. Z rogów poległego króla kiełkuje nowe poroże emitujące światło. Tak nowe życie rodzi się ze śmierci, a ze śmierci rodzi się siła. Okej. Okay. Tutaj co to jest? Unikalny róg, w którym szaleje moc duchów przodków. Tego dużego egzemplarza w kształcie skrzydła używa się jako broni czcicieli duchów. W wierze czcicieli duchów przodków uważa się je za skrzydła posłańców, co? Okej, trochę dziwnie to sformułowane, ale mniejsza. Stworzono do zbierania żyć istot, które nie doświadczają kiełkowania. Umiejętność unikalna? Dusiciel dusz. Unieś skrzydlate wielkie rogi, by przyzwać miazmat wyssający dusze. Wrogowie na wybranym obszarze będą mieli przez pewien czas zmniejszoną obronę. Obie rzeczy są kuszące. A wiecie co? Na razie, zgodnie z tym, że nie tworzę niczego, jeśli nie chcę z tego na pewno korzystać, to tutaj też nic nie stworzę. No,
i mam 50 tysięcy. Ja już będę kończył odcinek, mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. No jak mówię, to by było na tyle i jednocześnie z dumą stwierdzam, że właśnie osiągnęliśmy ten poziom, na którym chciałem zakończyć inwestowanie w witalność, więc wielki sukces. No a póki co to, jak już powtarzam, tyle, więc trzymajcie się, hej hej.